Witaj z tej strony, Sala Gradoso. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia retransmisji live'a, który się odbył ostatnio na moim fanpage'u Money Grabbing. Tak się składa, że przez ponad godzinę, dokładnie godzinę i 20 minut opowiadałem o różnych metodach generowania, co tu mówisz, nadwyżek pieniężnych. Tak się składa, że wiele osób, mogę spokojnie powiedzieć, że 80% nie wykorzystuje swoich możliwości i. Nie, i nie bierze się z tego, że nie chcą, czy nie mogą, tylko najczęściej bierze się to z tego, że po prostu nie znają możliwości, jakie przed nimi stoją. Dlatego podczas tego live'a było bardzo żywo, ludzie zadawali pytania, a ja się starałem odpowiedzieć. Przedstawiam różne praktyczne sposoby na generowanie nadwyżek, m.in. poprzez prowadzenie upsellingu w obecnym biznesie, czy poprzez wymyślenie całkowicie nowych produktów, czy wręcz. Wyskalowanie produktów i zamienienie ich na jakiś produkt, produkt na przykład w sprzedaży online, czy jakiś kurs, coś tego typu. Naprawdę fajny, wartościowy live. Miałem feedback, że ludziom się bardzo to spodobało. Więc zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia, w szczególności, że 9 na 10 biznesów w pierwszych 5 latach tak naprawdę pada i jest ku temu pewien powód, dlatego warto posłuchać to takie bardziej biznesowe. I z nastawieniem na generowanie dodatkowych przychodów oraz na generowanie, znaczy nie tyle generowanie, ale wymyślenie całkowicie nowego produktu już w obecnym biznesie lub po prostu poszukać czegoś nowego, między innymi jak na przykład drop shopping. Więc naprawdę dużo fajnych sposobów na generowanie pieniędzy. Ja już dziękuję za wysłuchanie i zapraszam Cię do odsłuchania live'a. Cześć. Mamusia, Marcin, mamusia, pamiętaj. Super, jeszcze chwilkę poczekam. Tylko powiedzcie, czy mnie dobrze słychać, bo ja tam korzystam z pełno sprzętu. Podłączone tutaj. Trochę jest gorąco, to nie wiem, czy mi się przypadkiem coś tutaj nie pali, bo tak by coś tak dziwnie pachniało. Chyba na tych układach stanąć, coś się przy, przypala. Hmm. Jarosław pisze, ja robię sobie mały remoncik, ale na dziś pauza, super, no zresztą 8 godzina, no, szanujmy się, <laughs> nie ma co się ścierać. Cześć Marcin. Tak najbardziej. Ja jeszcze bym poprosił jakiegoś la, 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 lajka, łapkę w górę, czy coś takiego. Piszcie też skąd jesteście, jakby nie patrzyć. Wykorzystujmy taki live też w formie jako y, networkingu. Y, polecam wszystkim, ponieważ... Niektórych kojarzę, część osób z Was to inwestorzy. Nie, są ludzie, którzy mają powiedzmy dużo czasu i są też ludzie, którzy mają za dużo pieniędzy. Nie? Więc możecie tutaj też napisać w komentarzach, czym się zajmujecie, ewentualnie kogoś czy kogoś szukacie. Czy, bo są osoby, wiem, że szukają na przykład deal sourcerów, są osoby, że szukają firmy budowlane, więc możecie spokojnie tutaj pisać: hej, cześć, jestem Mietek, mieszkam, nie wiem, w Londynie i specjalizuję się w remontach na przykład. Więc. Możecie się teraz, jak to się mówi, dowoli przedstawiać, reklamować. Fajnie, może kto wie, ktoś się tutaj zapozna. A ja wezmę jako ten y, prowizja y, browar. Cześć Mariusz, tu Marcin pisze, może to chciałoby... Się... Zgadza się, Marcin Jarosław, ragby. Break on, wita on. nawet nie będzie. to jest. Dorset, super, fajnie. Przedstawiajcie się, piszcie skąd jesteście oraz czym się zajmujecie, nie? Czyli nie wiem, że ktoś tam inwestuje w nieruchomości, ktoś, nie wiem, pracuje na magazynie, ale chciałby się wyrwać. Przykładowo piszcie w ogóle, tak żebyśmy się mogli też poznać. Jesteśmy naprawdę w wąskim gronie, jest nas tutaj garstka dosłownie. Z tego co ja widzę, tutaj mi system pokazuje, że około 20 osób jest na czasie. I tak jak Marcin pisze, firma budowlana już się tutaj reklamuje, więc spokojnie piście, czym się zajmujecie, czy inwestujecie, czy nie wiem, cokolwiek. Jeżeli macie jakieś firmy, to tym lepiej. Sam jestem ciekaw, czy, czy są tutaj osoby, które w ogóle mają firmę. Ja już wiem, że Marcin ma, ale czy są też jakieś inne osoby, czy jednak wszyscy są tutaj na etacie? Ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, żeby po prostu więcej zarobić, żeby więcej w tym portfelu zostało. O, mamy Irlandię. O, nawet się nie spodziewałem, że ktoś będzie z innego kraju. Piszcie, jak się, nie wiem. Przypuszczam, że z Polski nikogo nie ma, ale jak ktoś jest, to może mnie zaskoczyć. Ja tu już przejdę do drugiej prezentacji. Ci, co mnie nie znają, Nazywam się Radosław Salak. Można mnie znaleźć na, na blogu Money Grabbing oraz Salak Consulting. I mam taką, takie fajne jedno zdanie, dewizę życiową, że uważam, że dzięki mądremu podejściu do finansów osobistych można przejść na wcześniejszą emeryturę najpóźniej w wieku 55 lat. I tutaj muszę dać gaskę, jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, bo w Polsce niestety te podatki są dobijające a w Anglii jest naprawdę dużo, dużo więcej możliwości. Tutaj widzę, że Józef pisze Specjalizuje się w pokazach dla dzieci i dorosłych wszelkiego rodzaju imprez. No proszę, kto oglądał pierwszą edycję Mam Talent to facet na północ to ja. Super Józef, możesz jakbyś miał to wrzuć jakiegoś linka do YouTube czy coś takiego, to sobie zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Tutaj pisze Jarosław, kierowca DHL. Fajnie, przedstawiajcie się, piszcie, co robicie, czy jakieś macie biznesy. Możecie nawet wrzucać jakieś linki. Tu dzisiaj też tak, jak mówię, na luzie, bez spiny. Cześć, cita, rein. O, aż ciężko mi się wymawia, ale to przez tą pogodę. Za dużo ostatnio mam na głowie, a prawie w ogóle nie sypiam. Ci, co mnie znają, to wiedzą o co chodzi, więc dziękuję tym wszystkim, co mi tam życzyli ostatnio szczęścia. I przejdę do kolejnej prezentacji, o czym dzisiaj będziemy sobie mówić. Jak ja to nazywam fajnie, kasa leży na ulicy, ale niestety wiele osób ma problemy z kręgosłupem i nie może się schylać. Nie? I dzisiaj postaram się Wam powiedzieć, że są metody na to, że mimo tych problemów z kręgosłupem to można sobie poradzić. Nie? Taki dam Wam w przenośni. Możecie kupić w sklepach takie coś, co się zbiera papierki na ulicy, nie? i na przykład jak ktoś się nie może schylać. To, to nie schylając się, ten papierek ten 10 funtów, czy 5 funtów dalej można podnieść, i dzisiaj Wam to pokażę. Tak powiem przenośni, ale widzę, że tutaj na czacie dalej idzie. Miki, Forklift Magazyn, super. Mam nadzieję, że się tam realizujesz. Jak nie, to słuchaj dzisiaj uważnie, bo będzie dosyć ciekawie. Józef rzucił tutaj linka. O, to ja sobie w wolnej chwili obejrzę. Dzięki. Anna Luton. Luton. A, byłem w Luton ostatnio, kiedyś pamiętam. Na, przylatywałem na samolot. Raz miałem taką historię z Lutą, że zamówiłem sobie samochód, przyjechałem, odebrać samochód oni do mnie, ale pan zamówił na inny miesiąc. <grym> I stąd pamiętam, będę pamiętał do końca życia, bo się zdziwiłem. Chcę inwestować na północy Anglii, bardzo dobrze, okolice Manchesteru lub inne. Manchester, bardzo fajny, znaczy nie wszystkie rejony. Jeśli ktoś tam inwestuje, to chętnie nawiąże współpracę. Wiem, że są ci. Yy, Deal sourcerzy w Manchester, znam paru. Również są osoby, które się zajmują podnajmem pod y, oraz y, homestagingiem, więc Anna, masz tam duże możliwości. Dodam Ci, Aniu, że wśród nawet moich znajomych są osoby, które właśnie działają bardzo aktywnie w Manchester. Właściwie może zrobić wszystko zdalnie. Y, OK, Gabriela, Class One, Driver, no nieźle. Marcin tu pisze, Radek, cały czas darzę, co powiększenia porcela. No to to jak ja, no, no, droga bez końca, no. Myślę, żebyśmy znaleźli wspólny język, no. To ty możesz to zrobić dużo szybciej ode mnie, no. Nie wykorzystujesz swoich możliwości, ale to każdy, wiadomo, robi swoim tempem. E, operator, setter maszyny, o, fajna fucha, Marcin. E, dobrze płatna w UK. E, dziękuję, nie ma sprawy. I tutaj mamy kolejną osobę, Michał, klas 1 van. O, widzę, fajnie, mamy trochę kierowców. OK, to ja przyjdę do tej kasy, co leży na ulicy i nikomu się nie chce schynać. Dzisiejszy live jest ogólnie związany z tym, ponieważ skończyłem aktualizację mojego szkolenia. Ci, co brali udział z dochodów pasywnych, to wiedzą. To były chyba trzy webinary, postanowiłem to po prostu podnieść na wyższy poziom jakościowy oraz merytoryczny. Wyszło w sumie, jak się za to zabrałem, prawie 16 godzin, 16 godzin nagrań, dlatego tak to się przedłużyło. Więc zawarłem tam dosyć sporo wiedzy i dzisiaj co nieco opowiem o tym między innymi o programach partnerskich, gdzie można zarabiać, w jaki sposób osiągnąć sukces, bo nie sztuką jest mieć tą całą wiedzę. Jakie są sprawdzone metody na ekstra kasę? No i dlaczego warto też budować własną markę osobistą? To jest bardzo istotne, żeby te wszystkie pierwsze punkty od 1 do 4 się sprawdziły. No, i warto uczyć się marketingu. Powiem wam, że ja osobiście jestem inżynierem i uczę się cały czas sprzedaży. Brzmi to może banalnie, ale uczę się tego i polecam, ponieważ to jest uważam najważniejsza umiejętność w naszym życiu, więc ja nadrabiam osobiście tej zaległości w tym. No i szukać takiego czegoś, żeby móc skalować swój biznes albo po prostu cokolwiek. Ja to teraz często nazywam. Projektem, nie? Tak, jak ja na przykład dotykam różne, yy, róż, różne rzeczy i to nazywam po prostu projektami, nie? nie? wiem, zajmuję się jakimiś tam inwestycjami, nieruchomości, nie wiem, krypto i takie tam rzeczy, no wiadomo o co chodzi. Coś, co po prostu generuje mi jakiś dochód. Okej, okay. będę starał się tutaj na bieżąco odpowiadać. I tu Jay pisze: Na razie początki inwestowania jestem na etapie, na etacie w Londynie, fajnie, Londyn ponoć dobrze płaci. Celuję właśnie w Leeds, super, fajne miasto. Szuka firmy budowlanej. Ok, jak ktoś tutaj ma firmę budowlaną w Lidz, albo kogoś zna, to dajcie znać tutaj yy, yy, panu J. Wykorzystuje Aisa, super. Inwestuje w trackery. Wykorzystuje konta oszczędnościowe. Nie wiem, co to są te trackery, nie rozumiem. Inwestycji bez krypto. Oczywiście, krypto jest tylko dla niektórych, choć tam jest też fajne. Choćby master i albo stacking. A jeżeli chodzi o inne sposoby, no to mówię, jest dosyć tego sporo. To może przejdźmy do tutaj do kolejnego. Co nieco Wam powiem o programach partnerskich. I tu bym nawiązał do tego, że warto skupić się na tym, w czym jesteście dobrzy, albo po prostu podejść do tego troszeczkę biznesowo i warto coś tam promować. Co to jest, to już od Was zależy, nie? Jak zaważyliście, ja tu przejdę może na inny, gdzie to jest, przejdę sobie, przeskoczę. Tak? Jak wiecie, prowadzę swój blog MoneyGrabbing tutaj i promuję dosyć sporo różnych produktów. Nie wiem, wejdziecie na przykład e, zakupy, cashback, o, ktoś tu mam bloki, i Wy też możecie. Promować coś nie. Jak ktoś tutaj wciśnie cashback skorzysta z usługi tej firmy, to ja mam tam od 7 do 20 funtów przykładowo. No i trochę mi się nazbierało w międzyczasie, jak widzicie, 3000 funtów. Nie? Więc programy partnerskie są banalne. Jest bardzo dużo możliwości. Jednym z największych firm w UK to jest AWIN. Uważam, że to jest numer jeden Z tego względu, że też najlepiej płacą, nie tego typu firm jest dużo, dużo więcej. Polecam się zaznajomić. Praktycznie można wszystko promować. Tak widzicie tutaj coś pada, O bieżący miesiąc widzę tam 70 funtów mi wpadło, nie. Więc tam jakiś tam dużo rzeczy tego nie ma, ale chodzi o to, że Możecie to traktować jako biznes, albo po prostu jako coś dodatkowego. No tak widzicie, tutaj mam pełno firm. Na przykład jest Carpen Warehouse, no to nie wiem, można promować na przykład sprzedaż telefonów komórkowych. Możecie otworzyć jakąś stronę, blog, albo na przykład, i to może być coś takiego banalnego, jak nie wiem, top 10 telefonów, nie? No i zobaczę. tutaj za, za każde polecenie mam 40 funtów, z jakiegoś sima 5, no, no i to tak to działa, nie? De facto, więc bardzo fajna sprawa. OK, ja tutaj wrócę do prezentacji, zobaczę co tam. Warto sprawdzać, co jest na czasie. Chodzi o to, że pewnych rzeczy nie ma sensu promować, ponieważ nikt tego nie kupi, nie? więc warto wiedzieć, co jest. Najlepszą metodą do sprawdzenia to jest tak zwane badanie słów kluczowych w Google, czyli po prostu sprawdzać, co ludzie wpisują w Google. Do tego są specjalne aplikacje. Również tak zwane Google Trends. Tam też można sprawdzać, co ludzie, co jest teraz na czacie. Są również specjalne serwisy, na przykład, jak ktoś działa w sprzedaży, coś sprzedaje na eBayu i na przykład nie wie, co sprzedawać. Nie? To są specjalne serwisy, które sprawdzają sprzedawców i, i mogą Wam wygenerować raport, co się na chwilę obecną na przykład najbardziej sprzedaje. Nie? Ja, ja w swoim szkoleniu wziąłem takich kilka przykładów i na przykład wyszło mi, że e, głupia piżama. Nie? Są pewne miesiące, czy tam kwartały, gdzie piżama się lepiej sprzedaje, a niekiedy gorzej. I robiąc porządny research, wiedząc oczywiście jak to robić. To ja mogę wam nawet powiedzieć, jaki konkretny producent z jakim, z jakim napisem najlepiej się sprzedaje w Polsce, na przykład piżama. Nie? Mogę wam to powiedzieć. Nie? I mając taką wiedzę, jesteście w stanie określić, co warto sprzedawać, a co nie. nie? I to z nawiązaniu do programów partnerskich. Nie? Dam wam głupi przykład. Nie wiem, jesteście fryzjerką, nie? i kto powiedział, że wy musicie tylko i wyłącznie świadczyć usługi strzyżenia. Nie? Możecie wyk wykorzystać Small Talking w bardzo mądry sposób, do tego, żeby coś innego dodatkowego promować. Robisz tak zwany upselling. Dam Wam przykład. Ja nie mam praktycznie żadnej firmy, można powiedzieć. Tam nie mam takich możliwości, w sensie tym, że spotykam wielu klientów i ludzi. Ja tu włączę poszerowanie. Tu, ok. To był top cashback. O, zobaczcie, mam bulba nie? I od czasu do czasu stosuję tam, po polecam po prostu go. A mimo to, że nie mam dużo, dużo tych kontaktów z ludźmi bezpośrednio i w moim życiu zawodowym tych klientów nie mam zbyt wielu, wy może macie więcej, to mówię, to zależy od was, ale zobaczcie, policzyłem tylko, tylko 56 osób. Nawet nie wykorzystuję reklam na Facebooku. W sumie mógłbym wykorzystać reklamy na Facebooku, to może byłoby dużo, dużo więcej, ale dało mi to 3000 funtów. I wiecie co? No i zajebiste, mam uczucie, że nie muszę płacić za prąd i gaz. nie, Jak gdzieś idę na przykład do towarzystwa, nie, to zawsze sobie mówię, słuchaj, ja nie płacę za prąd i gaz, nie, no i ludzie, jak to robisz, jak to robisz, nie, I, i pokazuję, wyciągam komórkę i pokazuję ludziom, nie, no i w międzyczasie, to już chyba z dwa lata, nie, i zobaczcie, trzy tysiące, no, I, il, ile wy płacicie za prąd i gaz, no, zadajcie sobie takie pytanie i wyobraźcie sobie, że nie musicie płacić, nie, i to jest tylko jeden program, jedna firma, a wyobraźcie sobie, że takich firm jest, że ja na przykład, ja współpracuję znalazłem, Nalazłem, no kilka, ki, kil, no spokojnie kilkanaście firm, nie, i na, I na każdej firmie gdzieś coś tam zarabiam fajnie, nie? W jednej więcej, w drugiej mniej, różnie to, nie? Niekiedy jakiś barter. Ogólnie wychodzi tak fajnie, że nie wiem, w ciągu kilku lat uzbierało się na dom, nie? No. Więc jak ktoś to robi naprawdę mądrze, nie? Okej, okay, zajrzę tam do waszych. Trzeba, a to stream, zobaczę, co wy tam tutaj piszecie. Margin. Informacja dla inwestorów WF9 South: tanie mieszkania. Widzę, że Marcin deal sourcing, coś tutaj i klienci w kolejce czekają, fabryki Nexta, Asda, Symfon, Symfoni. co to jest? WF9, chyba Marcin ma jakiś, jakiś dostęp do, yy, do mieszkań, tak by ktoś był zainteresowany inwestowaniem w nieruchomości na północy, WF9 to jest Wakefield, i tutaj pisze jeszcze Józef. Dodam tylko, że jeżeli znajdzie się ktoś, kto chciałby się zająć organizacją moich pokazów, to może być okazja do wspólnego zarabiania cash'u. Tutaj Marcin daje propozycję współpracy. Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Ja tutaj sobie przejdę do prezentacji. Zobaczymy, co mamy dalej. Tutaj mniej więcej powiedziałem, czym są narzędzia doboru słów kluczowych. Chodzi o to, to, co Wam powiedziałem, że ludzie wpisują w Google i to wszystko można sprawdzić. E z kim warto współpracować? No tutaj wiadomo, ludzie lubią robić biznes z tymi, których lubią, albo po prostu mają z tego dobre pieniądze. Nie? Ogólnie ja polecam szukać różnych. Jeżeli nie macie jakiegoś biznesu, to polecam wam poszukać na początku możliwości generowania jakichś oszczędności. Są naprawdę fajne, sp sprawdzone metody. Między innymi właśnie zaraz opowiem o nich. A potem szukać jakichś bez, w miarę bezpiecznych przystani dla waszych inwestycji, nie? Bo wiadomo, że no nie każdy będzie tam, nie wiem, inwestować na giełdzie czy coś takiego. Można szukać jakichś bardziej bezpiecznych. Najlepszą metodą to jest po prostu zwiększyć przychody, nie? Znaleźć robotę, gdzie będzie się więcej zarabiało, ale gdzie można właśnie zarabiać. I tutaj bym podzielił na, na takie dwa proste. Słówka online i offline. Nie? Online to możecie, nie wiem. Jeżeli ktoś chce się na to, temu poświęcić, na przykład, no to może jakiś blog założyć, jakąś porównywarkę cen, ale najlepiej, żeby to było coś takiego, co w czymś się specjalizujecie. Na przykład tutaj wiem, że Marcin ma firmę budowlaną. To co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić blog budowlany, nie? Na przykład. Robić jakieś tam, nie wiem, a, a nawet nie tyle co blog budowlany, ale bym powiedział Vlog, czyli na YouTube kręcić jakieś filmy, jak robić jakieś remonty. Raz, żeby, no, Marcin, byś wtedy budował swój brand, ludzie by oglądali, później byś przykładowo inwestorzy by zobaczyli, jak, jak to wszystko funkcjonuje u ciebie, jak udajesz jakość oraz że jesteś transparentny. Zgadza się, media społecznościowe to jest najlepsza reklama. Ale Facebook to jest tak zwane, nazwijmy to rzecz po imieniu to jest real marketing, nie? czyli wrzucasz coś na tablicę, to działa teraz, ludzie lajkują, ok, tak, dzisiaj jest live. Ludzie weszli, ja widzę, że 35 osób ogląda, czy na tam 34, bo, bo liczy również mnie, ale to działa teraz, a później już to umrze śmiercią naturalną. A jak wrzucicie na YouTube, to będzie dłużej służyć nie? i im dłużej niczym, jak wino, będzie coraz lepsze. Więc polecam, nie? I u każdego będzie coś inaczej, nie? Tutaj widzę, Józef, na przykład yy, ty wspominałeś, że z tego, co pamiętam, robisz jakieś yy, eventy dla dzieci, nie? No to dogadać się, czy możesz to na przykład nagrywać, czy coś tego typu wrzucać na YouTube, żeby po prostu zbudować zasięgi, a potem wokół tego próbować robić upselling jakichś dodatkowych usług lub produktów. Tu sam się już musisz zastanowić, co by mogło się sprzedawać. No wiadomo, jak robisz jakieś Jakiś event, to mógłbyś również nawiązać współpracę z kimś, nie? nie wiem, ktoś ma na przykład urodziny, czy coś tego typu, to może jakiś tort, jakieś prezenty, czy coś. No, tu warto coś się na czymś zastanowić, nie? Można dołożyć jakiś dropshopping, nie? I po, poszukać jakichś unikatowych produktów, jak, jakichś gadżetów. Marża na tego typu produktach to jest 100-200%, więc warto się też tutaj zastanowić. Jakbyście napisali w komentarzach. W czym robicie, albo w jaki jesteście w branży, albo jakie macie hobby, albo w czym jesteście ekspertami, to ja spróbuję Wam też narzucić jakiś fajny kierunek, nie? Gdzie tak naprawdę pieniądze leżą, z jakimi firmami warto współpracować. Ja współpracuję z kilkudziesięcioma firmami w Wielkiej Brytanii, więc mam kontakty do naprawdę fajnych, fajnych powiedzmy, pośredników. Ja ich nazywam agregatorami, nie? programów partnerskich współpracuje w sumie z największymi, a na chwilę obecną również nawiązuję kontakty z, z firmami z, chyba z Chin odnośnie dropshoppingu. A, a, kończy mi się woda, a, a, a piwo dopiero w lodówce się chłodzi. W końcu chyba dzisiaj sobota jest. Czas mi się jakoś tak. Okej, okay, ja, aha, jeszcze ogłoszenie parafialne, uwaga. Teraz wyskoczy i coś będzie. Dajcie lajka, teraz uwaga, włączam że, 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 żebranie, bo widzę, że oglądam je więcej osób niż mam lajków. Więc wielka prośba, dajcie tego lajka. Skoro już poświęciliście swój czas, żeby słuchać moich gadań, mojego gadania, to, to, to dajcie jakoś lajka, serduszko. Szczególne podziękowania dla Marcina, Jarosława oraz drugiego Marcina, nie będę mówił nazwisk, bo to Rodo, za to, że dali serduszko, szacun. I okej, okay. no i za, tu widzę parę osób dało mi też lajka, O właśnie pa Paweł dał, dziękuję, Monika, Gabriela, Małgorzata, fajnie, dziękuję, że daliście, nie mówię nazwiska, bo mówię RODO, ktoś mnie jeszcze podpieprzy i, i będę miał y, znowu problemy jak ostatnio, musiałem się tłumaczyć z komisji nadzoru finansowego, że, że jestem porządny obywatel, ale cóż, zazdrość ludzka nie zna granic. Ja tu wracam na prezentację, i tu parę osób się odezwało. Widzę Marcin. Hej, Marcin, Marcina już kojarzę. Wiem, że coś tam próbuje z kryptowalutami. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Nie ma sprawy, Józef, idziemy dalej. Ogrodnik. O, Paweł, kurczę, ty masz tyle możliwości. Ja bym tutaj i założył blok, i VLOG. nie? Czy. Znaczy... Paulo to wręcz obowiązkowo, żebyś pokazywał ogrody. Powiem ci tak, że ty masz przede wszystkim klientele kobiety, nie, więc one na przykład lubią sobie oglądać tego typu rzeczy. Fajnie, jakbyś miał jakieś porządne zdjęcia, byś... czyli efekt przed i po. Uwierz mi, to, to gra tak wiralowo, i potem robi tu nie, czyli nie tylko świadczyć usługi, że idziesz i robisz ogród. No, tylko potem jeszcze dodać jakieś usługi dodatkowe, czyli na przykład pielęgnacja ogrodu, czy coś takiego w formie na przykład abonamentu. Warto się na tym zastanowić, bo to jest fajny model biznesowy. A dwa, żeby sprzedawać jeszcze jakieś produkty związane z ogrodnictwem. No i budować branding. Chodzi o to, żeby na przykład wszyscy na mieście gadali, że robisz najlepsze ogrody. Czy masz biznes murowany? Fotograf to samo. Sylwia. Na, na ten temat jest multum wiedzy w internecie, więc nie będę się tutaj wymądrzał, ale jest tysiące możliwości i tu tak samo. Jakiś vlog, nawet dzisiaj oglądałem na internecie, jak robić jakieś tam zdjęcia. Wiadomo, każdy się specjalizuje w czymś innym. Fajna jest historia, ostatnio słuchałem na. Mm, Marka Jankowskiego, właśnie wywiad z, z fotografem, który robił fajne zdjęcia na sesji Niemowląt. Ma zarezerwowane terminy chyba na dwa czy trzy miesiące do przodu i nie pamiętam tej imienia kobiety, ale mówiła, że robiła sobie własne dekoracje do fotografii i były tak fajne, że okazało się, że, że wokół fotografii. Wokół własnej firmy fotograficznej otworzyła sklep internetowy i sprzedaje właśnie takie dodatki do zdjęć. Nisza w niszy zdjęć z dziećmi dla niemowląt, głównie małych dzieci, czyli niemowląt, robi własnoręczne jakieś tam dodatki i to sprzedaje na cały świat i, i zarabia dużo, dużo więcej niż na sesjach zdjęciowych. Więc możliwości jest tak samo bardzo dużo. Ja się też zajmuję olejkami CBDN. Ja za bardzo w tym się nie znam, wiem, że to dopiero wchodzi. Super sprawa na stresy bezsenność. Oto coś chyba dla mnie, bo ja, ja pić alkoholu nie mogę, abym się musiał jakoś odstresować, pa palić też nie mogę, pić nie mogę, tu kurczę, nie wiem co robić, żeby się odstresować. To może jakieś olejki rzeczywiście. No będę musiał się tym tematem zainteresować, Aniu. <grym> co tu pisze? Magdalena, dopiero włączyłam, a coś słyszałam chyba końcówkę na temat fryzjerstwa. <grym> Chodzi o fryzjer? Już to powtórzę jeszcze raz dla ciebie. Chodzi o to. Że, jak na przykład masz salon fryzjerski, zakładam, że masz, że, że nie pracujesz dla kogoś, bo nie warto pracować, no chyba że się na tym nie znasz, ale że się znasz na tym, otwieraj własny salon, buduj własny branding i chodzi o to, żeby ludzie chcieli do ciebie przychodzić, więc zastanów się, co Magdaleno, musisz takiego zrobić, żeby ludzie się do ciebie dobijali oknami i drzwiami, to jest jedno. Na ten temat już napisano tonę książek, więc odsyłam. A dwa. Musisz zacząć, a czy musisz? Fajnie by było, jakbyś stosowała tak zwany upselling poprzez zastosowanie small talkingu, nie? Czyli możesz rozmawiać z klienta, z klientkami o pogodzie czy coś tego typu, albo standardowo cześć, jak długo jesteś w tej Anglii, nie? A możesz po prostu w bardzo mądry sposób prowadzić upselling, nie? I nie wiem, ktoś przyjdzie do siebie i możesz, chodzi o to, że możesz zasugerować. Nigdy oczywiście nie prowadzić sprzedaży, nie tylko. Sugerować coś, nie wiem, zobaczysz, że ktoś ma łupież, to możesz zaproponować na przykład jakiś fajny szampon, nie? Oczywiście nie tam za dwa funty, tylko coś takiego lepszego, gdzie jest jakaś marża, nie? I to ma ręce i nogi. Nawiązać współpracę z jakąś tam porządną firmą i po prostu stosować upselling, nie? Paweł, nie ma sprawy, mam nadzieję, że zaczniesz działać. Marcin, pięknie kojarzysz. Bratku, krypto bardzo, tak, lecz jednak wolałbym, by mnie kojarzono z tokenami i tokenizacją wszystkiego. <grystanie> Na razie to jest nisza w niszy tokenizacja, Marcin. Super, idziemy dalej, dobra. I offline, to myślę, że troszeczkę też powiedziałem. Warto to łączyć, ponieważ już w dzisiejszych czasach nie ma pojęcia online-offline. To się przenika, nie? Jedno jest drugim, nie? Jedno nie wyklucza drugiego. Jak ja idę do fryzjerki, ja lubię popatrzeć, czy w ogóle ma fanpage, czy ma stronę internetową, na jakim poziomie jest profesjonalizmu. Nie? Jeżeli zobaczę, że jest fajny fanpage, że jest fajna strona, dużo rekomendacji, no to ja wiem, że już że idę do profesjonalisty i już od razu się spodziewam, że, że i cena też będzie odpowiednia, wyżej, wyżej ceniona. Nie będzie to taki zwykły, nie wiem, w, city, w, w centrum miasta zwykły fryzjer, że się wchodzi bez, bez umawiania. Pięć funtów płacę i jest to ostrzeżone, nie? Więc sami się musicie zastanowić, czy idziecie na ilość, czy na jakość. Ale idziemy dalej. Sposoby na zarobek. Jest bardzo dużo, oj, bardzo dużo. Można książkę napisać, można napisać e-booka. To, co jest dobre w napisaniu książki, e-booka, zwiększy to waszą eksperckość. Nie wiem, przykładowo, jak robić super fryzury, <noise> jak zrobić super ogród, nie? Żeby wyrwało ze stóp, nie? Są takie strony www gdzie, po, gdzie generują dla Was specjalne tytuły. Nie ukrywajmy, większość z nas nie potrafi, nie wiem, tworzyć jakichś super tekstów czy coś takiego, więc można napisać jakiś fajny, właśnie e-book, który będzie nas promował. Mam na myśli nasz brand. Można stworzyć kurs, tak jak ja na przykład, nie? Wykorzystuję swoją wiedzę, swoją eksperckość, tworzę jakiś branding no i tworzę kursy. Dzięki temu ludzie to kupują. Przykładowo, mniej więcej to, co teraz mówię o tych programach partnerskich, zarabianiu. Pierwszą edycję mojego szkolenia wykupiła kilku, kilkadziesiąt osób, nie? Znaczy edycja była zerowa, czyli była online, pamiętam na początku, a potem była zapis webinaru i, i mam fajne, fajne komentarze. To ja Wam może tutaj wrzucę nawet linka do tego, ponieważ dodam: dla zainteresowanych, nadal jest sprzedaż przed oficjalnym startem drugiej edycji. Oficjalnie druga edycja ruszy za tydzień. No i setki innych jeszcze różnych pomysłów. Można stworzyć usługę jakąś, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem o tym ogrodnictwie. Może być to usługa abonamentka, na przykład jest wielu landlordów, którzy wręcz szukają takich ludzi, że ktoś się zopiekuje ich ogrodami na, przy nieruchomościach HMO. To co stoi na przeszkodzie, żeby im po prostu pomóc? przyjdziecie raz na, tam na miesiąc, przeszerzycie trawkę, jakieś kwiatki i, i jakoś to wycenić, nie? I wszyscy będą zadowoleni. Ma, ma, masowa usługa, ale no pieniądze, jak to mówię, leżą, na, leżą na, na ziemi. Jak szukać tych setki innych pomysłów? Ja bym proponował, jak ktoś nie ma żadnego pomysłu, nie wie co robić, ja bym tu przeszedł. do... Tutaj do innej, ja bym przyłączył sobie... Tak, tak. Ok, jak wejdziecie sobie na przykład na Avin, to jest jeden, jed, jeden z bardziej znanych programów. Yy. Możecie poszukać jakiejś inspiracji. W tej chwili yy, wszystkich programów, w tej tylko firmie jest ponad tysiąc. Co skrodzi na przeszkodzie, żebyście sobie weszli, wybrali sobie, nie wiem, podróże. Ktoś lubi podróżować. Hotele i zakwaterowanie. Zobaczcie, ile możecie rzeczy polecać. A są tak zwane, no nie wiem, setki, wycieczki, pociągi, parkowanie. Je, jest dużo, nie wiem czy wiecie. Możecie zarabiać nawet na własnym samochodzie, yy, możecie okleić i średnio płacą firmy chyba 100 funtów nie, za to. Znaczy w zależności od, od tego, ile przejdziecie. Możecie wynająć swój parking, możecie wynająć swój pokój. Nie? Nawet nie po to, żeby, komuś, żeby ktoś tam zamieszkał, tylko jako storage. Nie? Yy, to też w Anglii jest bardzo popularna usługa. Możliwości jest naprawdę dużo. Mieliśmy tu tu fotografa. To, co stoi na przeszkodzie, żeby nie sprzedawać zdjęć nie? Do, do stoków, do banków zdjęć, tak zwanych. Są ludzie, którzy na tym zarabiają nawet 1000 dolarów co miesiąc, nie? Ba bardzo fajna sprawa. Okej, okay, ja tutaj przejdę. Wrócę do prezentacji i czemu tutaj mi nie działa. Marcin coś pisze, zgadza się to sypny, jeśli pozwolić, oczywiście nie ma sprawy. Tokeny farm fotowoltaicznych, zarabiasz na wytwarzaniu energii, Comperic Info. No bardzo ciekawe, będzie trzeba się tym zainteresować. Tutaj Marcin wrzuca, jakby ktoś siedział w krypto i chciał zarabiać pasywnie. Nie wiem, czy to są tokeny czy krypto, Tu już tutaj trzeba by z Marcinem się kontaktować. Idziemy dalej. Tylko pytanie, czemu mi to nie działa? O, teraz jest lepiej. Jak osiągnąć sukces? Słowo klucz, zapamiętajcie, niektórzy dochodzą do tego po jakimś czasie dopiero. Słowo klucz to outsourcing. Chodzi o to, żeby delegować zadania. Nie? Prawdę mówiąc, nie jesteście w stanie wszystkiego sami zrobić. I nawet nie warto robić wszystkiego. Wiadomo, jak ktoś ma firmę, no to nie wiem, zlecić księgowemu. Na początku można to samemu robić, ale im to się będzie bardziej rozwijać, warto to zlecać komuś innemu. Chodzi o to, że na serwisie jest ba, na internecie można znaleźć bardzo dużo różnych firm i w praktyce można wszystko outsourcingować, czyli oddelegować. Bardzo fajnym przykładem jest serwis Fiverr. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy Fiverr.com. Ja tu przejdę w inną zakładkę, Fiverr, nie wiem, piszcie, czy znacie. Fiverr też może służyć Wam jako, jako inspiracja, naprawdę, uwierzcie mi. Tam jest tak dużo ogłoszeń przyróżnych, tak zwanych freelancerów, nie, I, czy jak ktoś robi grafikę, wideo, animacje, ktoś tu trans, y, translację robi, ktoś y, tu pisze, tak zwany ghostwriter, nie, czyli pff, Ktoś robi podcasty, edytuje. Sam już osobiście tam parę rzeczy zamawiałem. Jakieś programowanie, muzyka, związane co jest z biznesem i lifestyle. Ktoś dla was może przygotować reklamę jakoś specyficzną i. Tu Małgorzata pisze na no, tak. Chodzi o to, że możecie tam raz, że możecie coś tam kupować, raz, że Wam to przyspieszy, tak jak widzicie, jakieś tam ulotki, nieulotki, po co się w to samemu bawić, wedytować jakieś tam jakieś jingla, coś robi podcast przykładowo, to można zamówić edycję. Praktycznie tam można wszystko, ale to, co jest, bardziej chcę zwrócić na drugą stronę, że możecie tam poszukać inspiracji, nie? Inspiracji dla siebie, w jaki sposób zarabiać, dorabiać sobie. I to jest tylko jeden z przykładów serwisów, nie? tego typu jest dużo, dużo więcej. Jeśli chodzi na Polskę, nie? to bardzo fajny jest use, serwis usemy.com, tam możecie po prostu szukać tak zwanych freelancerów. Możecie zlecać po prostu jakieś prace komuś, nie? żeby ktoś dla was coś zrobił. Czyli na przykład, nie wiem, tak to było z tym ogrodnikiem, żeby zaczął robić jakiś tam blog, to, to, a powiedzmy, on się nie zna na tym, to kto powiedział, że on tam musi robić? Może po prostu komuś zlecić jakimś freelancerowi i, i mu to po prostu wykona. Nie? I to nie będą jakieś tam wielkie wielkie pieniądze. Bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że ósem, jak się z niego korzysta, to jest zwolnienie z VAT. Nie? To też fajna sprawa. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj Marcin pisze. Od inwestycji, jaki dochód miesięczny i jakie ryzyko procentowo. To musicie sobie chłopaki porozmawiać. Małgorzata pisze, zna. Marcin tu się reklamuje. 7,5% gwarantowane plus zwrot ceny energii nie, nie do określenia. No, raczej będzie iść tylko do góry: energia. Ile przewidziane jest na straty? <grym> to chłopaki, musicie się umówić i sobie porozmawiać w cztery oczy, jak to się mówi. Ok, ja tu wracam do prezentacji. Więc jeżeli prowadzicie jakieś takie słowo to zastanówcie się jakie procesy w waszych nie tyle co w firmach ale przedsięwzięciach możecie nie? Bo dzięki temu żebyście chodzi o to żebyście się skupili na tym co jest istotne coś co wam generuje przychód. Zasada pareto ci co nie wiedzą czyli 80 20 sprawdza się wszędzie i 80 przychodów będzie przychodzić z 20% Waszych jakichś tam prac. Nie? Więc resztę warto po prostu outsourcować. Nie warto się nad nimi skupiać. Okej. Okay, tutaj Marcin pisze ile jest na straty i odejmiemy procent dla Wrocława. No, za za pośrednictwem, Marcin. <laughs> Okej, okay, idziemy dalej. O, ja przypomnę, ci, co doszli, to bym poprosił o lajka. Zadam jeszcze takie pytanie, czy są tu osoby, które by chciały na przykład, nie wiem, otworzyć jakiś biznes online, zacząć zarabiać sobie, czy coś tego typu, nie ma pomysłu, to piszcie, czy ktoś by chciał na ten temat porozmawiać, Nie? żeby, Marcin tutaj pisze, szuka dobrego zarobku, to Marcin zapraszam do, na konsultację, ja Ci na pewno pomogę, przywieź dwa browary w wpadnij do mnie, to sobie pogadamy, adres już znasz. Yy, doda Marcin, że jestem na dwutygodniowym paternity leave, no. <noise> więc mam czas. Yy, więc jak ktoś szuka jakiś yy, nie wiem, siedzi w, pra w pracy, szuka czegoś tam nowego, chciałby jakoś zwiększyć przychody, chciałby zastosować w swoim biznesie jakiś co yy, yy, jakiś upselling, żeby móc jakoś sprzedawać, szuka jakichś kontaktów jakichś fajnych firm, z którymi yy, mógłby, nie wiem, współpracować. To piszcie, to możemy sobie jakoś fajnie tu porozmawiać, coś pokombinować. Ja tu przyjdę, dalej, no sprawdzone sposoby na ekstra kasę, czyli coś takiego dla osób, które powiedzmy mają tylko tam pracę zawodową, i no i to wszystko, nie, a chciałyby no, coś tam zarabiać, jakoś więcej. No to polecam ogólnie, możecie na przykład wynająć swój pokój, jeżeli na przykład już nie wiecie, co macie, nie wiem, duży pokój, duży dom, i to możecie wynająć go, możecie zainwestować w nieruchomości na singulet, polecam, nie wiem, czy wiecie, możecie nawet wynająć samochód. Jak ktoś ma na przykład dwa samochody, nie i może być taka sytuacja w rodzinie, że, no, że jeden stoi po prostu i z jakiegoś powodu nie chcecie go sprzedawać, to możecie go po prostu wynajmować. Są teraz firmy. Pośredniczące w tym, że można wynająć nawet na, na godziny. Mało tego, jest już taka usługa, że jak lecicie na wakacje, to wasz samochód, powiedzmy, lecicie na dwa, na dwa tygodnie, wasz samochód w tym czasie może być wynajęty i dla was pracować. Więc, więc tych możliwości jest naprawdę wiele. Kto by w ogóle się nad tym zastanowił? Jedziecie na wakacje? Tutaj się martwicie, że musicie jeszcze zapłacić za parking, to wyobraźcie sobie, że dziecie na wakacje, to wasz samochód jeszcze na was pracuje. Nie? Są teraz takie możliwości. Prawdę mówiąc, większość ludzi nawet nie wie, ile jest tych możliwości, nie? bo jest tego naprawdę sporo. Proponuję ogólnie zacząć zarabiać na pasji. Zastanówcie się, co jest waszym hobby, co jest waszą pasją, nie? Jeżeli ktoś powie, na przykład pasją waszą jest, nie wiem, że nie macie coś takiego specyficznego, tylko nie wiem, lubicie podróżować przykładowo, nie? Teraz, że chodzicie na przykład po górach, coś takiego. No to możecie sprzedawać zdjęcia do, do banku zdjęć. Ja na przykład śledzę takich kilka fajnych blogów, gdzie tam ludzie pokazują właśnie, jak robić zdjęcia i sprzedać do banków, no i chłopaki tam yy, się chwalą, że no, zarabiają, po, pokazują normalnie screeny, no po tysiąc dolarów co miesiąc, nie? I robią to tylko przy okazji, nie robią to hurtem, bo wrzucają nawet tam dosłownie parę zdjęć yy, na tydzień i rzeczywiście, i, i to jest dosłownie przy okazji. Tutaj widzę yy, Marta Tutaj mi przeskoczyło. Marta pisze, że jest zainteresowana. Marta, ja się z Tobą skontaktuję i sobie pogadamy. Czy będę, być może będę Ci w stanie fajnie pomóc. Tutaj Marcin pisze. A, bardzo dobry temat. Polecam własny e sklep. Na początek na zgadza się. Drop jest bardzo super. Ja teraz ten ba temat bardzo badam. Fajny jest z tego względu, że są bardzo fajne prowizje. Sięgające nawet 200%. Już sprawdzałem te towary, które są sprzedawane na eBayu na przykład no i schodzą jak świeże bułeczki. No widzę, że ktoś sprzedał kilkadziesiąt produktów i na tym zarobił na przykład 20-30 funtów. No pieniądze leżą dosłownie na ziemi i najlepsze jest to, że teraz jest wszystko zautomatyzowane. No. Jest wręcz banalne. Kiedyś jeszcze trzeba było mieć jakoś tam wiedzę o dropshoppingu, bo nie było tych systemów do obsługi tego. Trzeba było, pamiętam, importować tak zwane pliki XML czy jakąś tam wiedzę powiedzmy Tą techniczną trzeba mieć. Dzisiaj to jest tak zwane, to się nazywa ładnie API, i wszystko samo się robi. Jest tak zwana platforma do dropshoppingu. Ona się integruje na przykład z eBayem lub z Amazonem. No i płatności się obsługują przez PayPal. PayPal sam wystawia faktury. Pełna automatyka. Ha, live. Pieniądze dosłownie leżą na ulicy. Wystarczy tam troszeczkę zgłębić temat, nawiązać współpracę z hurtowniami. Trzeba wiedzieć, gdzie są te hurtownie, i, i, i można kasę trzepać po godzinach. Ale no trzeba wstać, jak ja to mówiłem, a nie każdy niestety tak jest w stanie psychicznie się schylić, bo wiadomo plecy bolą i tu jest też w tym problem, nie? I tak ciężko, tak dzisiaj, sobota, można obejrzeć coś tam w telewizji, coś fajnego może leżeć, a tak byście musieli na przykład jakieś faktury wystawiać, potem trzeba księgować, sprawdzać, czy są te tysiące funtów na waszych kontach, czy nie, a to już nie każdemu się chce, nie? To też trzeba brać pod uwagę. Marcin Matla na Prif. To chłopaki, ten, tam sobie między sobą pogadajcie. A, a dla mnie chłopaki, Marciny dwa, ten browar za pośrednictwem. Anna pisze, ja też chętnie bym zajął się sprzedażą online, ale nie mam pomysłu co sprzedawać. O, to bardzo ci jestem w stanie pomóc, Aniu. Ja się z tobą skontaktuję, to sobie pogadamy. Chyba, że ty już masz u mnie. Nie wiem, czy Aniu już wykupiłaś tą pierwszą edycję mojego szkolenia z dochodów pasywnych. Bo osoby, które wykupiły pierwszą edycję, dostaną aktualizację za friko, za darmo. Praktycznie 80% szkolenia będą mieli za darmo. Całkowicie nowe szkolenie. To jest 10 godzin szkolenia z biznesu online. Dosyć sporo. Tam całą swoją praktycznie wiedzę zawarłem. Ja wiem, że chyba ty coś tam Aniu u mnie kupowałaś, znaczy się ja skąd, skądś, ale już nie pamiętam właśnie skąd. Jeśli ktoś potrzebuje więcej info, tutaj się Marcin reklamuje. Odpowiem promocją Radzia za free. <grych> Okej, okay, idę dalej. Podpunkt C. Wykorzystaj możliwości, jakie daje ci twoje otoczenie, sytuacja, pozycja. Tutaj między innymi Wrzucam taki pomysł, no wynajmij samochód. Chodzi o to, że sytuacja każdego z nas jest jakaś tam inna, specyficzna. Jeden robi, tak tutaj dzisiaj widzieliśmy na, w komentarzach: ktoś robi remonty, ktoś robi, nie wiem, te zdjęcia, ogrody. Więc warto po prostu się zastanowić niekiedy usiąść i poszukać tej inspiracji wewnątrz siebie. I sprawdzić, jakie są możliwości, żeby po prostu, nie wiem, zwiększyć tą sprzedaż, żeby połączyć ze sobą na przykład te możliwości. Czy jak ktoś, nie wiem, ma przykładowo, jest fryzjerem, to w jaki sposób podwoić przychody, nie? Co, tak, co trzeba takiego zrobić, nie? A najlepszą metodą zrobić upselling, nie? Czyli jak, jak, jak zrobicie strzeżenie raz, ja tu mów, i to się odnosi do każdej branży, nie? Czyli wykonacie tak naprawdę usługę, to co trzeba zrobić, żeby móc jeszcze do tej usługi coś dodać, nie? I, I naprawdę jest dużo możliwości. Ja proponuję nawet się zarejestrować do tych programów partnerskich, ponieważ tam są prawie wszystkie firmy takie, które szukają partnerów i możecie tam poszukać swoich inspiracji. Nie? I to, to jest naprawdę dobre. Podam no Wam przykład, nie wiem, polecanie na przykład usług finansowych, nie wiem, że polecicie, że ktoś założy konto bankowe, no to jest nawet 100 funtów, nie? Tam jest dużo, dużo więcej. Musicie po prostu sobie wejść i popatrzeć. Można zarabiać, tak tutaj chłopaki dzisiaj rozmawiają, na dywidendach. No, dywidendy z akcji, z ETF-ów, rejtów, z obligacji korporacyjnych albo pożyczek społecznościowych. No i tak jak akcje płacą tam spokojnie od 4 do 6%, rejty podobnie, można zarabiać na różnicy kursowej. Pożyczki społecznościowe to między 8 a 10%, więc jak ktoś ma za dużo pieniędzy, to też są ogromne możliwości zarabiania, nie? Już nie mówiąc o tym, że można kupić po prostu dom na singulet i go wynajmować. Wymyślić jakiś własny produkt lub usługę i zacząć to sprzedawać. Mieliśmy tutaj ogrodnika. To co szkodzi na przeszkodzie, żeby stworzyć ten brand, to co mówiłem, a następnie stworzyć kurs, jak robić na przykład piękne ogrody, nie? czy coś tego typu. Zrobić kurs, jak robić super fryzury, że klienci się będą dobijać do ciebie drzwiami i oknami. Stworzyć taki kurs wideokurs na przykład, czy coś tego typu. I już macie produkt, który możecie równolegle sprzedawać. Raz, że tutaj świadczycie usługę strzyżenia, i drugi, w internecie gdzieś tam sprzedajecie kurs odnośnie tego strzyżenia. Kurs, jak remontować dom, jak kłaść idealnie kafelki. Możliwość jest w brud. No i przede wszystkim na końcu znacznie mądrze gospodarować budżetem. I tutaj taki daję przykład firma Yolt, Yoltcom. Tego jest dużo, dużo więcej. Można sobie sprawdzić na internecie. Ja tu może to jest program do budżetowania, który działa w tak zwanym chyba to się nazywa Open Banking czy Smart Banking, już nie pamiętam, że się integruje z waszymi kontami bankowymi i żebyście sobie śledzili, czy przypadkiem za dużo pieniędzy nie wydajecie i żebyście też widzieli. Chodzi o to, że po prostu nadzorować te, te wasze pieniądze, bo najczęściej się wydaje je w głupi sposób. Marcin pisze, otoczenie przede wszystkim dobra jakość, ale pamiętajcie, w każdym biznesie będzie ktoś niezadowolony. No, oczywiście, no, no, nie, nie da się wszystkich zadowolić, to jest, to jest normalne. E, to się też nie ma czym co zdrażać. Liczy się e, statystyka, czyli sumarycznie. Gorzej jak będzie tak, że wszyscy są niezadowoleni, to znaczy, że coś jest nie tak z waszym biznesem. Tutaj jeszcze tak parę słów odnośnie mądrego gospodarowania pieniędzmi. Korzystajcie z porównywarek cen. Porównujcie wszystko. Wiele osób nie wie, czym jest Kamel, Kamel, Kamel. To jest do porównywania cen na Amazonie. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, kiedy jest naprawdę promocja, kiedy jest ściema. Ja dam Wam przykład właśnie taki gorący, właśnie zaoszczędziłem chyba 100. 150 funtów ubezpieczenie na samochód. Nie? Zrobiłem symulację i okazało się, że mam 20 funtów taniej. Zadzwoniłem do firmy, w której mam ubezpieczenie i powiedziałem, że mam 20 funtów taniej. No. Gadka szmatka i, zez... i udało mi się utargować przez telefon 150 funtów. Więc zamiast 450 będę płacił 300 funtów za, ubezpie za ubezpieczenie samochodu. Można, można. Wystarczy się trochę wysilić, wziąć ten telefon, zadzwonić i, i po prostu zapytać się, co trzeba zrobić, żeby to ubezpieczenie było tańsze. Ale tak mówiłem, nie każdy w głowie ma tak przestawione, że, żeby wziąć ten telefon i zadzwonić, ponieważ jak sięgacie po ten telefon, to się schylacie i wówczas kręgosłup bardzo boli. Ale warto, warto. Jak już tak raz zrobicie, potem się już przyzwyczajicie i będziecie się zawsze pytać. Polecam. Korzystajcie ze stron cashback. Wiele osób też tego nie zna. Można fajnie na tym zarabiać, oszczędzać, szczególnie jak ktoś dużo wydaje. Jak ja, bardzo dużo wydaję pieniędzy na internecie. Udało mi się zaoszczędzić, jak widzicie, 3000 funtów. Pieniądze za free, dosłownie za free, nie, bo, bo i tak bym musiał kupić jakieś tam produkty, czy tam kupuję na eBayu, jakichś tam sklepach internetowych, no. I jakbym nie wykorzystywał top cashback, to dokładnie 3000 funtów musiałbym więcej zapłacić. Marcin, kurs, jak układać kafelki, bardzo ciekawy może być. Zgadza się. Ci, że wielu budowlańców y, polskich lub angielskich mogłoby wszerpnąć z tego. No, dużo się nauczyć. No, znaczy, inaczej powiem. Przydałoby im się po prostu, no. <laughs> Bo nie każdy jest dobry w tym, no. Ale to musi być też pewien proces, nie, jakbyś powiedział, OK, jutro, że sprzedaję kurs, to pewnie nikt by od ciebie nie kupił. No, ale dlatego, tak jak mówiłem, to jest cały proces. Musisz budować ten branding, jakiś zrobić kanał na YouTube, pokazać co potrafisz, jakie to jesteś dobry, opinie klientów, no i potem jakiś zrobić fajny kurs. I wiadomo, ludzie to oglądają. Ja tutaj bardziej mówię o tym na szkolenie, właśnie. Jak, jak to zrobić, ten, przejść tę ten, całą tą procedurę, żeby to fajnie działało. Ale jest już dywersyfikacja przychodów. Znam ludzi, którzy właśnie w ten sposób przeskoczyli, powiedzmy, na, na drugi kanał sprzedaży, jako taki przy okazji dodatkowy, bo wiadomo, ty jesteś budowlańcem, Marcin, no to zarabiasz głównie na remontach. Ale znam takie osoby, które nagle zaczęły robić na przykład oddzielne usługi, czy nawet powstała druga działalność i dużo, dużo więcej właśnie zarabiają na tej drugiej dodatkowej przy okazji działalności. No, tak, Tak się to ułożyło. Tutaj piszę, tak, Radziu, przydałoby się, co dla niektórych zgadza się. Szkolić się zawsze warto. Idziemy dalej. To, co tutaj żeśmy mówili. Znajdź skalowalny biznes dla siebie. Tak, jak tutaj żeśmy wspomnieli, Marcin tutaj robi remonty, ale nie może się wyskalować, no, nie jest w stanie się pomnożyć, nie. Musi kogoś zatrudnić i tak dalej. Dlatego jest tak ważne, żeby znaleźć taką usługę, która będzie skalowalna. Nie. Najlepszą usługą to jest drop shopping, nie? raz, że nie, nic nie tworzycie, nic nie, nic nie. tylko pośredniczycie. Nie? I, I czasami, tak to widzicie, jak będziecie mieli dostęp do fajnych hurtowni drop shoppingowych, to możecie nawet zarabiać od 100 do 200%, nie? nie mając żadnych własnych produktów. I tak samo właśnie polecam wam stworzyć jakiś produkt. Tak ja mam produkt, mam szkolenia przykładowo z inwestowania w nieruchomości. Raz stworzyłem ten produkt. Ja go cały czas sprzedaję, nie? Mało tego, Wam teraz nawet pokażę, jak to wygląda, gdzie ja tu przejdę, przeskoczę okno. Zobaczcie, mam tutaj jakieś tam szkolenia i mam na przykład szkolenie zaawansowane z inwestowania w nieruchomości. One sobie żyje na internecie, co jakiś czas tam ktoś kupi, ale chodzi o to, że raz stworzyłem ten produkt, Wiadomo, że tam co jakiś czas trzeba go aktualizować, ale on jest raz stworzony i ja go cały czas sprzedaję, cały czas na nim mogę zarabiać, nie? To nie jest tak, że muszę non-stop codziennie jechać, tak nie? Wiem, mamy ogrodnika, to jak on nie pojedzie do klienta, to nie zadzwoni, nie zarobi, nie? A musi wykonać tą czynność. Ja już to raz wykonałem tą czynność, i aż drugi raz nie muszę jej robić, nie? I to jest właśnie to piękne, nie? W, w typu skalowalnych produktach. Polecam każdemu, nie? żebyście w swoim biznesie czy w swoim takim dodatkowym zarabianiu skupili się na produktach skalowalnych, nie? Że, że raz zrobicie jakąś, jakąś robotę, czynność i, i będziecie mogli cały czas sprzedawać. I macie tu przykład: ja sprzedaję za jedyne w promocji 499 funtów. To sobie wyobraźcie teraz, że sprzedam takich 10, nie wiem, 10 produktów. Za 10 to mam 4 tysiące, no prawie 5000 funtów przychodu mam, nie? Wystarczy, że sprzedam tylko 10, nie? A teraz wy się zastanówcie, co wy musicie zrobić w swoim życiu. Ja nie mówię poza pracą zawodową, tylko takie dodatkowe, żeby móc zarobić 5000 funtów. Czy macie takie możliwości? Czy coś takiego wymyśliliście, żeby móc zarobić 5000, na przykład, nie? Tutaj widzę ma, ma, Marcin się podlizuje. Dziękuję. Uszanowanie. Od czasu do czasu wazeliny się przyda. <laughs> Idziemy dalej. Gdzie ja mam tą prezentację? No tu tych okienek mam pootwierane tysiące i o, jest. Idziemy dalej. Więc fajnie jest, żeby sobie tak coś znaleźć. No możecie chodzić do pracy nad godziny, poprosić, nie wiem, kobiet, partnerkę, żonę, czy, czy możecie iść do pracy, tak kiedyś tak. Pytałem się kumpla, czemu on cały czas w sobotę robi nadgodziny? No, no co sobota? Co by nie było, nieważna jaka pogoda, śnieg, słońce, zawsze szedł soboty, I, i wiecie co mi powiedział? Jego motywacją było to, że on powiedział, że ma pięć kobiet w domu, <noise> czyli żona i cztery córki. Więc jak widzicie, różna może być motywacja do pracy, nie? <noise> Więc, ale to tak żartobliwie. Mam nadzieję, że Wy nie macie takiej motywacji, żeby chodzić do pracy, ponieważ uciekacie z domu, ale to jest jedna z możliwości, ale tak jak to mówiłem, nie wyskalujecie siebie sobota, czy tam niedziela, ileś tam 8 godzin macie, ale to też jest Wasza strata. OK, zarobicie trochę więcej funtów, ale ten czas też również moglibyście poświęcić na zdobycie nowych umiejętności, na szukanie nowej pracy, na coś takiego, co właśnie mogłoby Wam dać jakiś, jakiś produkt lub usługę, na której byście mogli nawet zarabiać, gdy śpicie. Co tu pisze Marcin? Zdjęcie pani Kiza, bardzo lubię oglądać jej pracę. Nie wiem, to to jest, tutaj pisze, ale generalnie potrzeba się po prostu przedstawić w głowie, zgadza się. Mentalnie trzeba trochę, no, nie, nie każdy jest na to gotowy. Jakby ktoś się chciał przedstawić mentalnie, zapraszam do, do kontaktu. Dzięki Radno. Nie Marcin, to nie była aluzja do ciebie. To, to taki mój znajomy był z roboty. No jak kiedyś pracowałem dla jednej firmy meblarskiej. To nie chodzi o ciebie. Ale jak każdy ma jakąś tam motywację. Jeżeli to jest twoja motywacja do pracy, spoko. E, idziemy dalej. Tu jest mój wyciąg z Paypala, tam, tam parę dni wrzuciłem, parę dni tam kwiecień i tak to widzicie, na przykład z jedną firmą współpracuję i dostałem przelew na 1000 dolarów, nie? I takie pytanie do Was, no kto by chciał takie coś, nie? Że od czasu do czasu, od Was to zależy, że wpadnie Wam na przykład 1000 dolców, Tutaj mam w funtach, czy to są moje kursy, jak widzicie, tutaj ten kurs 400, 449, różne są ceny, bo tam stosuję jakieś tam promocje, przedsprzedaż i tak dalej, Tutaj sprzedałem jakieś kursy. 35 funtów tak robiłem. Promocję na szkolenie z, z księgowości. Tu jakieś 7,90, 7,90, czy jakieś tam inne kursy tanie. Czyli jak widzicie, mam różne produkty, mam tanie, drogie i coś tam sobie przychodzi na moje konto PayPal'a. I tak się mówi: wiecie, grosz do grosza i będzie domek, nie? Kolejny, nie? Więc polecam każdemu, nie? bardzo fajna, fajna metoda, spokojna. Bez, 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 e, można oczywiście iść taką drogą, że zakładacie jakiś porządny, normalny biznes, ale biznesy bardzo często padają, nie? E, a najczęściej padają, dlatego że nie ma się tej wiedzy biznesowej. Nie? Tutaj Marcin się tłumaczy, że się nie tłumaczy. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. E, dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć. Tam widziałem, że dwie osoby są chętne na rozmowę. To chcą rozpocząć jakiś biznes online, szukają jakiegoś tam pomysłu. To ja się z tymi osobami skontaktuję. Pisze tu Gabriela. Ja na przykład pieniądze zarobione w ND przeznaczam na kursy szkolenia w niedzielę. Zgaduję. Super, Gabrielo, bardzo, mądra, mądra, bardzo mądry sposób. Jeszcze przykład od Gabrieli. Ja robię podobnie. W chwili obecnej też chyba robię trzy, trzy szkolenia, między innymi właśnie z reklam na Facebooku. I staram się szkolić również o speców, nie? Jak robić kanał na YouTube, bo jak wiecie, zacząłem robić filmiki, więc staram się robić lepsze. Oraz szkole się z marketingu, nie? Ci robię równolegle trzy szkolenia i w tym samym czasie tworzę też własne szkolenia. Ale idziemy dalej. Tutaj mam kolejny mi się zachowała te zrzut, co miesiąc, co miesiąc kieszonkowe, jak widzicie co miesiąc tam i tam nie wiem, raz padło 160 funtów, raz 80, raz 150, raz 180, raz 130 i, i to jest wyciąg z jednej firmy, tak zwanego programu partnerskiego, to co mówiłem Wam na początku i, i, i fajne to jest kieszonkowe, powiem Wam szczerze, nie? można to traktować jako ekstra przychód. Czy się stoi, czy się, nie, czy się leży, 100 funtów się należy, nie? Albo po prostu traktować to poważnie, że jak nie wiem, co zarobicie, odkładacie i na przykład zbieracie na jakiś projekt. Może to być tak, możecie sobie założyć, czy to jakieś szkolenie, zwiększenie umiejętności waszych, żeby zdobyć lepszą pracę, a może, żeby kupić jakieś akcje, które dadzą wam dywidendę, a może, żeby odłożyć na, na depozyt i kupić dom, czy coś tego typu, albo po prostu kupować co, co miesiąc krypto. Nieważne co, ważne, żeby po prostu generować większe przychody, bo powiem Wam szczerze, że życie się robi coraz droższe, nie? Inflacja, no inflacja zaczyna dobijać, no ja, ja już to czuję po prostu, no ta Anglia już naprawdę zdzierżała. Mimo, że jako inżynier tam biedy nie klepie, ale widzę, że, że jest coraz gorzej w tym kraju. Na całe szczęście, że mam jeszcze ten biznes online, bo jakby nie biznes online, to bym się musiał chyba spakować, ale to jest takie moje osobiste odczucie, nie? Bo jak kiedyś przyjechałem, to uważam, że było dużo, dużo lepiej. Teraz to jest Padaka. Tutaj Sebastian pisze pozdro. Dam przykład, że co miesiąc powiem Wam, że wydaje, co miesiąc plus tam minus, nie wiadomo, ale średnio żyje bardzo skromnie. Te 2000 wydaje, co miesiąc. Nie? Oczywiście na północy. Bez żadnych tam spiny jakichś. Marcin tu pisze. Pierwsza moja praca w KF była za 43. No, ja Witam w klubie. Ja też zarabiałem minimalną, krajową, i to było marzenie. Wielokrotność zarobku mamy. Wielo, wieloletniej pracy. Ja powiem tak, że moja pierwsza wypłata w Polsce to było 960 zł. Na rękę dostałem 960. Potem dostałem jeszcze jedną wypłatę, spakowałem się i nie? Tyle było mnie w Polsce widać. O. Jałmużna, jak to się mówi. Idziemy dalej. I to, co tu mówiła Gabriela. Zacznij się rozwijać, rozwijać swoją inteligencję finansową. Ja wam wrzucę, że jakby ktoś chciał zacząć robić dochody pasywne, uzyskiwać czy biznes online, to zapraszam na, na tą stronkę. Może wrzuci mi w komentarzach. Nie wiem, czy ktoś z Was pierwszy raz coś takiego słyszy, jak inteligencja finansowa. Nie wiem, niektórzy. W szkole ogólnie uczą, że jest tylko jedna inteligencja, to jest totalna bzdura, ale niektórzy czytają jakieś stare książki i chodzi o to, że są różne, różne rodzaje inteligencji, jest inteligencja finansowa, jest inteligencja emocjonalna i, i tak dalej, nie, i każdy z nas jest inny, nie ma, nie ma czegoś takiego, jak każdy jest taki sam, oczywiście możemy być równi wobec prawa, ale tak na de facto każdy jest inny, nie, nie ma tak, że każdy jest taki sam, no. W telewizji pokazują, że, że białe to czarne, a czarne to białe, i takie teraz bzdury gadają, że aż głowa boli. Każdy ma inne predyspozycje i tyle, nie? I, i trzeba to so, sobie uświadomić, nie? Ludzie z różnych kontynentów mają inne predyspozycje, inne przysposobienie, i, i to musicie wiedzieć. I ktoś z Was może mieć fajnie rozwiniętą inteligencję emocjonalną, albo inaczej, jego mózg, Wasz mózg, znaczy, jest tak dostosowany, że będzie fajnie działał w ramach inteligencji, powiedzmy, emocjonalnej, a ktoś inny, na przykład, w ramach inteligencji finansowej. Ja wiem, że na przykład moja inteligencja emocjonalna jest totalnie zero, jest totalnie do dupy, nie? Ale znowu finansowa jest bardzo silnie rozwinięta, nie? I, I chodzi o to, żebyście to mogli sobie u siebie znaleźć, nie? I, I rozwijać te po prostu. To, w czym jesteście dobrzy, nie? To jest bardzo ważne. Marcin, widzę, zadzwoni pewnie na browarach, chcesz się umówić. To przez te cztery kobiety, co u siebie w domu są. <laughs> Marcin pisze, coś w stylu inteligencji emocjonalnej. Rozumiem, Marcin, że Ty bardziej w stronę jesteś inteligencji emocjonalnej. Bardzo możliwe, bo jak oglądam przykład Twojego Facebooka, to widzę dużo właśnie takich zdjęć, które by świadczą właśnie o, które pokazują emocje, nie? W moim, w moim Facebooku emocji jest bardzo mało, nie? Marci pisze. Na pewno jest inteligentna człowieku. no inaczej by nie pozwoliła na was związek, nie? No. Okej. Okay. pytanie: ja, Czy ktoś z Was tutaj e, e, chce się takim czymś zainteresować? Ja teraz pokażę. E, tam jeszcze parę osób. Standardowo prosiłbym o lajka. OK, przejdę tutaj do. ponieważ chcę Wam coś pokazać. Ponieważ już powoli kończę szkolenie i za jedyne 149 funtów mam moje szkolenie w drugiej edycji, to z 16 godzin nagrań wideo i powiem Wam tak, że te osoby, które już przejdą tą drugą edycję, to macie gwarantowane wręcz, że koszt szkolenia Wam się zwróci. Mało tego. W praktyce co, co, w praktyce co rok tysiąc funtów będziecie mieli przychodu, nie? jeżeli zaczniecie stosować wskazówki, których ja zawarłem w tym szkoleniu. Nie? I pierwsza część szkolenia jest głównie nastawiona na zarabianie, na różne sposoby zarabiania, łącznie z biznesem online, jak to robić. I są dwa bonusy. Jeden bonus to jest dostęp do szkolenia z dochodów pasywnych, czyli na rynku kapitałowym, czyli jak zarabiać na giełdzie. Yy, Ogólnie chodzi, jak zarabiać na dywidendach z giełdy, z, z pożyczek społecznościowych, peer to peer i tego typu rzeczy. I trzeci dodatek, a czy drugi dodatek, jak za, to jest dostęp do szkolenia z inwestowania w nieruchomości, poziom podstawowy. Dodam tyle, że są jeszcze bonusy dodane. Mam bardzo fajne opinie. Można się zapoznać, więc zapraszam na stronę. Ja wrzucę teraz linka do komentarzy. Możecie sobie zajrzeć, i ja również dodam, że to szkolenie już jest praktycznie skończone. Zostało mi tylko wrzucić niektóre firmy. Mam ograniczenia na, 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 na hostingu z wideo, i nie mogę wszystkich od razu wrzucać. Mam tam limity, a tym razem poszedłem w jakość i nagrania są w wersji HD oraz w 4K, i to powoduje, że zajmują dużo miejsca. To jest dobre kilkadziesiąt giga. I tak tu widzicie, tak wygląda prezentacja tego szkolenia. A ja jeszcze dodam, że jest ta promocja. Wrzucę wam w komentarzach ten kod zniżkowy. Po prostu jest niższa cena, jakby ktoś był zainteresowany. I pierwszy moduł właśnie szeroko omawiam programy partnerskie, w co warto promować. Jak wykorzystać bezpośrednie polecenia, czyli to, co ja mówiłem, tutaj mamy tego fryzjera jak, czy ogrodnika, jak to robić, żeby zarabiać jeszcze więcej, żeby to łączyć ze sobą, na przykład dwie działalności, co zacząć sprzedawać oraz promować, jak wykorzystać narzędzia do, do doboru słów. To, co ja mówiłem, że żeby w jaki sposób znaleźć jakiś produkt lub usługę, na którą, je, na którą jest popyt, nie? jak wykorzystać. Narzędzia do tego właśnie dostępne na internecie. Moduł czwarty, to tutaj się skupiam na tym właśnie, jak wykorzystać small talk do zarabiania, jak zacząć sprzedaż własnych produktów. I tu się skupiam na e-booku, jak generować nadwyżki w portfelu. pokazuję właśnie, jak w tym top cashback zarabiać nie tam parę funtów, tylko żeby to były tysiące. No różne praktyczne sposoby, jak omawiał również pewne elementy, jak zastosować w praktyce outsourcing oraz optymalizować podatkowo, chodzi o to, żebyście sobie odliczyli VAT na przykład, no i pokazuję moje praktyczne case'y z tego, jak ja zarabiam, nie? Różne, różne przypadki razem z tymi z wydrukami, tych invoice'ów, żebyście zobaczyli, że to nie jest ściema i żeby to też zadziałało jako inspiracja. Moduł piąty to bardziej już idę w marketing, czyli gdzie szukać klientów, jak budować własną bazę klientów, reklama na Facebooku, budowa własnej marki osobistej, więc, czyli ogólnie szeroko rozumiana sprzedaż. Moduł szósty to jest już różne metody zarabiania, czyli na przykład jak zarabiać na najmie garażu, miejsca postojowego, jak zarabiać na samochodzie, na najmie pokoju, domu tego jest dosyć sporo. Samo zarabianie na najmie domu to jest 4 godziny nagrań, a zarabianie na dywidendach to jest 2,5 godziny nagrań. Jak zarabiać na sprzedaży zdjęć, muzyki, jak zarabiać na YouTube jak wykorzystać dropshopping, to jest ponadgodzinne nagranie. Macie tam również adresy do tych wszystkich hurtowni. No i bonusy, no bonusy m.in. zniżki do brokera 100 funtów taniej, jak będziecie chcieli kupić dom. Musicie powiedzieć, że jesteście uczestnikami mojego szkolenia oraz zniżka do prawnika 50 funtów, czyli w sumie samych zniżek jest na 150 i dostęp do dwóch moich szkoleń, więc fajna sprawa. Polecam. Ok, ja tu wrócę. Gdzie to się zmienia. O, jestem. Promocja jeszcze trwa, więc zapraszam. Jakby ktoś był zainteresowany, to, to piszcie. Linki są w komentarzach. I ja kończę. Jest, udało mi się, nawet w godzinę się wyrobiłem, co się bardzo cieszę. Staram się trzymać ten limit. Teraz jest czas również na pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to piszcie. Jak nie, to idziemy spać. Marcin pisze: Petarda, oferta. Oczywiście, że oferta. Tam jest 16 godzin nagrań. Zawarłem tam dosyć sporą dawkę własnej wiedzy: 5 lat doświadczenia odnośnie prowadzenia biznesu opartego na, na afiliacji, na prowadzeniu biznesu online i tego typu rzeczy. Dziesiątki fajnych linków do największych sprawdzonych firm w UK przetestowanych, już wiem, które płacą, które nie, z którymi warto współpracować, z którymi, a z których lepiej unikać, bo i tak nic z tego nie będzie. Marcin pisze, że super live, mam nadzieję, że coś wyniosłeś. Jeśli tak, to liczę na zniżkę przy kolejnych remontach, <grym> no bo planuję zakup domku w przyszłym roku i będę szukał firmy remontowej. Planuję, że będą niższe w przyszłym roku. Ale zobaczymy, jak to będzie. No chyba, że żeby stały w miejscu, a inflacja zrobi swoje. A na jedno wyjdzie. Czy ktoś ma jakieś jeszcze pytania odnośnie biznesu, to możemy coś ewentualnie doradzić. Wiemy, że tu mieliśmy fotografa. Mieliśmy tu firmę budowlaną. Marcin tutaj robi. Mamy. Fajnie. Zacznie się jakaś dyskusja. Chciałbym dowiedzieć się coś, co można sprzedawać online. U. Bardzo dużo. Już ci pokazuję. E Idzie, już się tylko przyłączę, wyrwiecie to z nóg. Na, na pewno poczekaj, eee, gdzie ja to mam. Uwaga, już pokazuję. Zobacz. Zobacz, ile masz produktów. Co chcesz sprzedawać? O, patrz, coś takie piżamy. Ja na przykład ostatnio to kupiłem, nie? <laughs> Zaczęło się od tego, a skończyło się na tym, nie? Więc można łączyć produkty na przykład. Jest. O, zobacz, ile jest produktów. Na swoim szkoleniu, właśnie mówię, jak znaleźć produkty, na których jest, jest, jest popyt. Większość tych produktów, których się sprzedaje, to tak naprawdę one działają w dropshoppingu. I jeżeli na przykład masz dostęp do hurtowni dropshoppingowych, uwierz mi, możesz sprawdzić bardzo wiele tych produktów. Szczególnie to widać, jak wejdziesz po tytułach na eBay'u. Jeżeli są powtarzające się tytuły, z tego względu, że to idzie z automatu, zobacz, ja mam tu dwie aukcje, identyczne. Nawet, nawet opis jest ten sam, tylko pytanie, czy jest ten sam sprzedawca, nie? Inne ceny. Czyli ja już wiem, że najprawdopodobniej, o cztery są. Ten produkt jest sprzedawany przez Dropshopping, czyli ten sprzedawca nie ma tego na stanie, współpracuje z hurtownią Dropshoppingową. I zarabia hajs nad tym. I można nawet zobaczyć, czy to się sprzedaje. Są specjalne systemy, które śledzą to. Są specjalne wtyczki do, do, przegląda, do przeglądarki, które ci mówią, czy ten produkt ma wzięcie, czy nie. No, tu widzę, że jest 13 obserwujących. Są na przykład serwisy, które ci pokazują, jakie produkty na eBayu są najbardziej obserwowane. Co to znaczy? Produkty obserwowane są, no, są tak powiedzmy gorące, hot, nie? Że mają wzięcie. I, I to wszystko można znaleźć. Na, są specjalne serwisy, są hurtownie. Ja też już zaczynam, szukam takiej hurtowni dropshoppingowej, bo chciałbym na przykład wrzucić do, do swojej oferty produkty powiązane z moją działalnością gospodarczą. Nie? Chciałbym zrobić jeszcze absenik jakiś, czyli mam już usługi, sprzedaję usługi i produkty w postaci szkoleń, ale chciałbym mieć jeszcze produkty fizyczne, które będą na przykład nawiązywać do, do mojej działalności, nie? I szukam takich hurtowni. Oczywiście z odpowiednią marżą, przynajmniej te 100%, nie? I żeby to miało ręce i nogi. Ok, mam nadzieję, że troszeczkę tutaj pokazałem. No i oczywiście są, możesz szukać, yy, może zacząć od yy, Google Trends na przykład, nie? Nie wiem, czy znasz taki serwis. To jest prosty, najtańszy serwis, gdzie to wszystko może znaleźć. I nie wiem, wpisz sobie, co, tam, co, tam, co byś chciała sprzedawać. Wrzuć jakieś hasło, nie? <grym> czy po prostu totalnie nic nie wiesz, co chcesz sprzedawać, nie? Bo to już jest jeszcze inna kwestia. Choć też można, jest na to rozwiązanie. No nadzieję, że to po kolei. Piżama. Piżamy chcesz sprzedawać, to piszmy piżama. Piżama. Ale trzeba by zaznaczyć, Polska. Bo używam polskich słowni. Polska. Nie wiem czemu było bardzo duże, duże wzięcie w grudniu w 2019 roku. <grym> Ale weźmy sobie cały. Zobacz, nasz piżamę. To jest, wy... ja, sorry, bo ty ja nie, nie przełączyłem ekranu. Już jest, piżama. Odziwo od roku 2004 jest duży popyt na piżamy, nie? I on systematycznie co roku wzrasta, nie? I największy popyt jest w grudniu, a najmniejszy popyt jest w kwietniu. w kwietniu. Czerwiec, widzisz? Czyli na wiosnę. Czyli jeżeli byś na przykład chciała sprzedawać piżamy, to najlepiej proponuję Ci to robić na jesień. I rozpocząć na przykład kampanię reklamową. Czy masz listopad, grudzień. Listopad, grudzień to są najlepsze miesiące na sprzedaży piżamy. I teraz są specjalne jest specjalne oprogramowanie, o którym mówię w swoim szkoleniu, które mówi, jakie konkretnie piżamy nie, się sprzedają, bo są różne piżamy, nie, I można to znaleźć. Nie. Ja już też robiłem testy i pokazywałem to właśnie na moim szkoleniu. I takich jest dużo. Nie wiem, weź te okulary, na przykład. Okulary. I to jest twój pierwszy kąt, pierwszy tak zwany research, nie. Widzisz tak samo, ludzie coraz gorzej widzą, nie? Wzrasta. Oczywiście to ten system można wykorzystywać do wielu innych rzeczy, nie. Ja na przykład to wykorzystuję do badania również, do badania nastrojów inwestorów, nie? O, w ten sposób powiem. Wiesz, to jest takie pierwsze, okulary, ale teraz pytanie, jakie? Przeciwsłoneczne, czy, wiesz, czy tak jak ja mam, nie? Takie magiczne, no, i, i tego typu, nie? I są systemy, które w tym pomagają, nie? Jak, jak wiesz, jak z nich korzystać, to super. I do tego, jak masz kontakty jeszcze do hurtowni dropshoppingowych, to możesz naprawdę wiele zdziałać. Idziemy dalej. Nie mogę teraz być z Wami, czy będzie można to obejrzeć później? Będzie, będzie to dostępne na fanpage'u. Chyba, że jeszcze wrzucę na, na, na YouTube. Bo jakby ktoś nie wiedział, mam również kanał na YouTube. Ja już tutaj wejdę. I zapraszam wszystkich na mój kanał, ponieważ mam cel 1000 subskrypcji. Mam 700, więc bardzo proszę o, o polajkowanie. Tak zwana kryptoreklama. Próbuję wrzucać. OK. Więc proszę, nie ma sprawy, będzie dostępne. Idziemy dalej. Kto tam ma jeszcze jakieś pytanie? Ja, wrócimy. Ania, czy da się sprawdzić, jak idzie sprzedać jakiegoś konkretnego rodzaju produktu na przykład na eBay czy Mazonie? Chciałbym sprawdzić, jak dobrze sprzedaje się olejek CBD lub miód. Można to sprawdzić. Są specjalne systemy, są specjalne wtyczki. Yy, Można naprawdę yy, wiele zdziałać. Ja ci na szybko, Aniu, teraz pokażę. Na przykład Amazon, a mi nie wejdzie, moment, chyba mi się nie. Amazon, tylko muszę zmienić sieć, bo nie wiem, czy wiecie. Ja korzystam z, nie wiem, czy zgubię mi teraz połączenie, bo ja korzystam z, a nie pokażę Ci Aniu, ponieważ ja korzystam z, jak się nazywa? Zapomniałem tej nazwy, już późno zmęczony człowiek. Nie wiem, czy nas rozłączy. Może e... ze specjalnej sieci zabezpieczonej, A, VPN. Nie chcę się rozłączać, bo mogę, bo mogę stracić live'a, więc ani nie pokażę ci. Są specjalne wtyczki, dzięki którym można sprawdzić, jaki produkt jest najbardziej popularny, który się najlepiej sprzedaje, który produkt jest najbardziej obserwowany. Na pra... Praktycznie wszystko można sprawdzić. Nawet Ci mogę powiedzieć, jakie są przychody jakiegoś sprzedawcy. Dzisiejsza technologia wszystko pozwala. No nie pokażę Ci, bo, bo nie chcę się rozbaczać, bo, bo mogę stracić live'a, bo korzystam z VPN'a. E, powiem Ci Aniu, zapraszam Cię na, ten, na szkolenie, pogadamy sobie to, e, zadzwonię do Ciebie jutro, to Ci wytłumaczę bardziej szczegółowo, o co tu chodzi. Marcin, pewnie idziemy dalej. Z mojego podwórka kolega miał dość zwijania pasów z tira i sprzedaje korko, co to jest? Korbo, troniki na magnes. Nawet nie wiem, co to jest. Ale można. Znalazł niszę. Mam nadzieję, że, że, mu, że mu wychodzi w tym. Nie mam dostępu, ale chętnie dowiedziałem się, jak je uzyskać. Zapraszam do mnie na szkolenie. Tam to wszystko pokazuję. Tak mówiłem. Szkolenie traktować nie jako wydatek, albo inwestycja, bo to się wam się zwróci bardzo, bardzo szybko. BeKas nie Marcin, ja się u Bekasa nie uczyłem. Robiliśmy razem live'a. Ja ci powiem Marcin, że ja już chyba dobrych parę lat temu ja miałem sklep internetowy. Tam robiłem pierwsze szlify z biznesu. Trzy lata go prowadziłem, prowadziłem stacjonarny sklep, znaczy stacjonarny internetowy z fizycznym produktem oraz w, w dropshoppingu pracowałem. Czyli jeszcze jak nie było tych fajnych tych systemów, tak zwanych API, gdzie trzeba było kiedyś, to wszystko robić przez pliki XM, chyba już zapomniałem, to szło XML, czy jakoś tak. Trzeba było ręczne robić synchronizację. Ale to już dawne dzieje, dzisiaj jest to o wiele łatwiej. Oraz jeszcze działałem w tak zwanym kredycie kupieckim. Nie? Ktoś, kto siedzi w sprzedaży, to wie o czym mówię, kto nie wie, zapraszam na szkolenie. <grydy> Więc jest dużo możliwości. Oczywiście biznes padł, wcale się nie dziwię. Mając dzisiaj tą wiedzę, co mam, a co była kiedyś, musiał paść. Szkoda, że tak długo to pociągnąłem. Mogłem to, znaczy, no ale to człowiek się musiał nauczyć. Nie miałem tej wiedzy biznesowej i to, że ktoś chce, nie wiem, otworzyć sobie biznes. Z jakiegoś powodu te 9 na 10 firm pada, nie? Dzisiaj już wiem dlaczego, nie? No muszą paść. Jak człowiek nie ma wiedzy biznesowej, no to jak ma, ma, ma działać, nie? To jest za mało, uwierzcie mi, za mało, jeżeli macie jakiś fajny pomysł na, na siebie i tak dalej, na biznes, nie, to nie wypali. Nie? Trzeba, trzeba połączyć troszeczkę więcej tych kostek domina, żeby to, żeby to działało. Tak tu Marcin pisze, są specjalne serwisy, wszystko można sprawdzić, są płatne, są darmowe, choć te płatne są o 10 razy lepsze. Zgadza się, społeczeństwo się starzeje i ludzie coraz gorzej widzą. Tutaj wrzuciłem linka, zapraszam na mój kanał. Podziękował Józef, kto tu jeszcze pisze? Wszyscy znają ten kanał, zgadza się, bo cały czas spamuje na swoim fanpage'u. Czy te wtyczki do Amazon są darmowe? Tak, jest bardzo ogólnie dużo wtyczek do Amazona i do eBay, i one są darmowe, ale pamiętaj, że to są firmy, one muszą jak wiadomo, chleb też jeść. I, i to, co jest za darmo, no to tak dzisiejszy live, nie? Jest darmowy. Coś tam powiedziałem dużo, ale. Ale na przykład dzisiaj nie podałem wam fajnych kontaktów, nie podałem tych właśnie wtyczek, tych linków, nie? Czyli jak skorzystasz z darmowych wtyczek, to liczę z tym, że, że dostaniesz minimum, nie? A jak będziesz chciał skorzystać z czegoś więcej, no to niestety będziesz musiał wykupić płatną wersję. Ale to też zależy od ciebie, nie? Czy, czy potrzebujesz, czy nie, nie? Więc ja ogólnie uważam, że jeżeli chcesz, myślisz poważnie o biznesie, to warto wykupić jakiś tam abonament, czy ewentualnie sprawdzić konkurencję. Nie? To nie jest tak, że jest tylko jedna firma. Tego jest dużo, dużo więcej. Tutaj Marcin Matla coś pisze. Do sprawdzenia sprzedaży produktów. Zapraszam na priv. Marcin ma jakiś fajny tip. To możesz mi Marcin podesłać, jak coś masz fajnego. No. <laughs> Statystyki muszę się zgadzać. Zgadza się. Mam. Super. Więc mam nadzieję, że, że wszyscy są jaśni. Okej, okay, dobra, to kończymy. Sobota, czas na jakiś relaks. Mi się tam piwo w lodówce się chłodzi, powiem Wam, bo jak widzicie, szklanka pusta jest, nie? No to. A jest sobota, to czas na relaks, więc ja wszystkim dziękuję. Ja tylko dodam tutaj przejdę na. Drugą prezentację. Ja wszystkim dziękuję za uwagę. Jakby ktoś miał pytania, to zapraszam na moje blogi, na fanpage, mój Facebook, YouTube, wszędzie jestem dostępny. Za tydzień startuje moje megaśne szkolenie, 16 godzin nagrań, więc to jest bomba. Tam staram się umieścić kawał swojej wiedzy, jak znam I uwierzcie mi, te pieniądze są naprawdę śmiesznie niskie. Porównanie do konkurencji, i gwarantuję wam, że tam, że wam się to zwróci spokojnie. Z nawiązką już wprowadzając kilka tipów. Co jeszcze? I powiem tak, jak ktoś ma jakieś pytania, wiem, że tam dwie osoby się zgłosiły, to ja jutro się z wami skontaktuję. To sobie pogadamy w cztery oczy. A jak ktoś by chciał jeszcze nawiązać jakąś współpracę, dowiedzieć się czegoś więcej, to piszcie do mnie, albo zostawcie jakiś komentarz. Ja życzę wszystkim. Dobranoc i zapraszam Was na jakieś live y w przyszłości. Jak już skończę aktualizację wszystkich moich szkoleń, zostało mi jeszcze jedno: jak legalnie wynajmować dom w UK, będzie oddzielne szkolenie i koniec ze szkoleniami, i będę robić później fajne jakieś tam wywiady z ekspertami, bo już właśnie nawiązuję pierwsze kontakty z ekspertami. Więc będzie ciekawie. Dziękuję wszystkim i dobranoc.